Cześć, witam. To jest następna lekcja matematyki dla liceum. I dzisiaj sobie powiemy o sporo rzeczy dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie błąd względny i bezwzględny. I trochę tam działań na procentach sobie zrobimy i może też jeszcze przedziały. Dobrze, zaczynajmy. Co to jest błąd bezwzględny i błąd względny? Błąd to jest po prostu jakieś przybliżenie i wtedy mówimy, że jest jakiś błąd. No bo kiedy przybliżamy jakąś liczbę, to tak naprawdę robimy jakiś błąd. W granicy błędu mówimy, że jest. Kiedy na przykład mamy jakieś przybliżenie, załóżmy, że przybliżamy liczbę 6,8. Mówimy, że to jest mniej więcej 7. Tak, ten symbol oznacza przybliżenie. To jest gimnazjum. Do tego się w tej chwili nie będę wracał. No i błąd bezwzględny. Błędem bezwzględnym to jest po prostu wartość bezwzględna. O wartości bezwzględnej sobie powiemy za chwilę, w następnej lekcji. Ale wartość bezwzględna na pewno pamiętasz. Musisz ją tylko znaleźć w takim znaczeniu, że wartość tej, to jest po prostu zawsze tutaj jest dodatnia. No jakby to powiedzieć. No myślę, że wartość bezwzględną znasz już, tak? Skoro już tu jesteś. No dobrze, to jest po prostu, jeżeli liczymy błąd bezwzględny, czyli bez względu na wszystko, o ile się pomyliliśmy w takim przypadku. No pomyliśmy się o tyle, co przybliżenie minus ta wartość dokładna. To jest minus 0,2, a wartość bezwzględna z minus 0,2 to jest 0,2. Zawsze otrzymujemy wynik dodatni. O 0,2 się pomyliliśmy, tak? Nikt nie ma wątpliwości, że pomyliliśmy się o 0,2 w przypadku przybliżenia tej liczby. Kiedy na przykład przybliżamy liczbę 999,8 i mówimy, że to jest mniej więcej 1000, no to zobacz, o ile się pomyliliśmy, albo inaczej, żeby to nie było to samo. Zróbmy sobie 1000,2. Troszeczkę więcej niż 1000. No to tutaj odejmujemy. 1000,2 minus 1000 to jest po prostu 0,2. Wartość bezwzględna, 0,2 to jest 0,2. No więc błąd bezwzględny jest ten sam, no bo bezwzględnie na wszystko, bez względu na cokolwiek innego, pomyliliśmy się o 0,2. Pomyliliśmy się tutaj też o 0,2. No ale tutaj ten błąd 0,2 jest jakby trochę mniejszym błędem niż tutaj, prawda? Tutaj jednak ta liczba 7 ma do 0,2 trochę bliżej niż 1000, prawda? Jak mamy tam 1000 i pomyliliśmy, nie wiem, załóżmy, że to są pieniądze. Mam komuś dać 6,80, a dałem mu 7, albo zapłaciłem za coś, a miałem dać 1000,20 zł, zapłaciłem 1000, no to w tym przypadku to jest prawie to samo. To 20 groszy nie robi wielkiej różnicy przy 1000 zł. No ale przy 7 już trochę robi 20 groszy. No także musieliśmy wprowadzić pojęcie, które się nazywa błąd względny. I to jest bardziej błąd, który nam coś już mówi o tym, jak bardzo się pomyliliśmy. I błąd względny liczymy w ten sposób, że dzielimy błąd bezwzględny dzielimy sobie przez tą liczbę, przez tą naszą liczbę, czyli przez tą wartość początkową, tak? Rzeczywistą tej liczby, ile ona wynosi naprawdę. No czyli w pierwszym przypadku błąd bezwzględny wynosił 0,2. Błąd bezwzględny wynosił 0,2, a wartość nasza wynosiła 7. Nie, wartość nasza wynosiła 6,8. 7 to było przybliżenie, a wartość rzeczywista wynosiła 6,8. No i ten błąd, jak to sobie w tej chwili policzymy, to jest mniej więcej też tutaj w przybliżeniu, to jest, możesz mi zaufać, 0,0294. To jest taki błąd. I teraz, żeby to było jakoś takie wygodniejsze do korzystania, to zazwyczaj się to mnoży przez 100% i podaje ten błąd, ile procent się jakby pomyliliśmy. No więc jak to pomnożę w tej chwili przez 100% jeszcze, to mam 2,94, czyli zrobiliśmy błąd rzędu 2,94, czyli prawie 3% się pomyliliśmy w tej liczbie. No to już jest sporo, jeżeli byśmy tam dokładnie mieli jakąś tam, powiedzmy, fizyczną wartość czy coś. 3%, no to jest spory błąd. No a zobaczmy teraz błąd w przypadku 1000, też się pomyliliśmy 0,2, a prawdziwa wartość była równo 1000, my mieliśmy troszeczkę więcej niż 1000. 0,2 przez 1000, no to jest 0,02, ile tutaj tych przecinków będzie. 3 miejsca w prawo przesunęliśmy, tak? Czyli 0,02 będzie. O tyle się pomyliliśmy. O więcej, jeszcze jedno 0 tu powinniśmy dopisać. Więc tutaj sobie zmarszmy to.
0,002. O, taki błąd zrobiliśmy. No i teraz jak sobie to pomnożę przez 100%, to mam 0,02%. No czyli ten błąd jest praktycznie żaden, jak widzisz. No tyle, o ile się pomyliłem, no to jest nic właściwie, prawda? W porównaniu do tego, co pomyliłem się w tym poprzednim. Dlatego błąd względny jest lepszy do podawania, no bo jak powiem komuś, że no pomyliłem się o 0,2. No ale pierwsze pytanie to jaka była twoja wartość początkowa? Ty pomyliłeś się 0,2 licząc, nie wiem, 0,8 i jak miało wyjść 0,8, a ty się pomyliłeś 0,2, no to się mocno pomyliłeś. No jak miałeś liczyć tam 1000, no to co mi tam? Kupuję samochód za 100 tysięcy, no to mi 20 groszy różnicy nie robi, prawda? No a kupuję, nie wiem, kupuję jabłko na rynku i za kilogram mam płacić 5 zł, a ktoś mi każe płacić 5,20, no to robi mi to różnicę. To jednak 20 groszy względnie jest dużo większym błędem niż w przypadku dużej wartości 1000, więc błąd względny jest jakby bardziej odpowiedni do tego, żeby go używać. Bardziej mówi mi o tym, jak bardzo się pomyliłem. No takie proste zadanie, żeby policzyć z podstawy, żebyśmy coś tam wiedzieli. Załóżmy, że mieliśmy liczbę 160, a przybliżyliśmy ją, powiedzieliśmy, że to jest mniej więcej 101. No to ile się pomyliliśmy? Jaki jest błąd bezwzględny? No błąd bezwzględny liczymy tak, że od przybliżenia odejmuję sobie tę wartość, która miała nam wyjść, czyli to jest minus 0,4. Oczywiście tak, pomyliłem się o 0,4, czyli 0,4, o tyle się pomyliłem. No wciąż mi to niewiele mówi, jeżeli chodzi, że tak powiem, o skalę tego błędu, jak bardzo. No więc teraz wykonuję sobie ten myk, że dzielę to przez 101 miał być, tak, 101. Trochę za dużo mam tą gumkę. Przez 101. No i pomnożę przez 100% od razu, żeby nie było. No a 0,4 przez 101 to nie wiem ile jest, na razie nie będę tego dokładnie liczył. Wezmę sobie kalkulator i napiszę, że to jest 0,4 przez 101, to jest tam tyle, razy 100%, to mam 0,396, czyli no powiedzmy, że zaokrąglę to sobie do 0,4 znowu. No bo dobra, nie będę zaokrąglał, żeby nie było, że zrobiłem jakiś tam duży błąd w zaokrągleniu, ile mam błędu. Taka trochę błędocepcja, tak? 3,96% mam. No czyli ten błąd nie był wielki, nie pomyliłem się o nawet 1%, prawda? To nie był duży błąd. No i to jest właściwie tyle, co powinieneś wiedzieć na temat błędu względnego i bezwzględnego. No a że tu mamy procenty, to od razu sobie płynnie przyjdziemy do procentów. To, co o procentach powinieneś wiedzieć, to tak naprawdę powtórka z gimnazjum, ale no to szybko zrobimy. Jeszcze takie przypomnienie tylko, czym jest promil. Promil to jest 0,1%, innymi słowy, 0,1%. I to jest, no, czyli 0,1%, to są promile, to są tysięczne części, bo procenty to są setne części, tak, a promile to są tysięczne części. Promile najczęściej kojarzymy, tak, mam nadzieję, że jeszcze nie, z promilami zawartością na przykład alkoholu we krwi. Mówimy wtedy o promilach bardzo często, więc jeżeli ktoś ma, nie wiem, 2 promile, to znaczy, że ma 0,2%. Jego krwi w tej chwili to jest alkohol, czyli jeżeli ma 10 promili to aż 1%, więc to już jest, jak widzicie, bardzo, bardzo dużo. No, także to są promile, tak, kwestia takiego tutaj przypomnienia. No i jakieś tam podstawy o procentach, które powinieneś wiedzieć, jak się to oblicza, już to pokazywałem wcześniej, ale oni tu dają takie różne wzory, ale pokażę ci jakby teraz sposób, jak najłatwiej zawsze obliczyć procenty, że to jest procent danej liczby, czy to jest liczba, gdy dany jest procent, te wszystkie pierdoły za przeproszeniem, no to tak naprawdę można to obejść łatwo i szybko. Aha, no i promil oznaczamy w tym momencie. 1 promil to jest, w ten sposób piszemy procent, tutaj te dwa zera jakby, to jest 1 promil. No dobra, no i takie jakieś tam zadanie, no to z takich prymitywniejszych, na przykład w lutym narty kosztowały 825 zł, a w marcu ich cena obniżono 30%. To ile teraz kosztują? Jak to robimy najszybciej, najłatwiej? Piszemy sobie, 825 zł to była nasza cena wyjściowa. Więc 825 zł to jest 100%, prawda? 100%. Cena obniżono teraz o 30%. 30%. Więc w tej chwili ile początkowej ceny kosztują narty? No 70%. Bo skoro obniżyliśmy cenę o 30%, to teraz kosztują 70% tego, co kosztowały na początku.
No i chcę właśnie to policzyć i to oznaczam jako x. I z takiej tutaj prostej proporcji będziemy liczyć, tylko musisz wiedzieć, że mnoży się te liczby, które są dane jakby, czyli te dwie liczby się mnoży ze sobą, tak? Mnożę 70% razy 825 i dzielę przez to, co stoi naprzeciwko x. I zapamiętując tylko tę regułę, wszystkie te zadania z procentami będziesz liczył łatwo, szybko i przyjemnie. Więc pisz, że to jest x równa się 70% razy 825 razy 825 zł i dzielę to przez 100%. Przez 100%. Procenty się od razu skracają. Tu nam się skrócą również zera. No i policzmy, ile to jest dokładnie. To jest 70 razy 825. To jest tyle. Aha, no i podzielę to przez 10, więc w tej chwili narty kosztują. Coś mi za dużo troszeczkę wyszło. Już będzie teraz. Nie podzieliłem dobrze, tutaj pomnożyłem o razy 70. 7 razy 825 to jest tyle. Właśnie teraz jeszcze muszę to podzielić przez 10. No czyli w marcu narty nam kosztują 577 zł. 577 zł i 50 groszy, tak? Taka jest właśnie nasza cena nart. A teraz jeszcze tak jakby dodatkowy bonus do tego zadania, że w kwietniu jeszcze 20% obniżyli te narty. Czyli najpierw w marcu obniżyli o 30, a potem w kwietniu o 20. To co to znaczy? Że obniżyli o 50? Nie. To jest taki błąd, na który para osób się zawsze złapie, ale mam nadzieję, że ty nie będziesz jedną z tych osób po obejrzeniu tych lekcji. Po prostu najpierw one zostały obniżone o 30%, a potem 20%, czyli to jest obniżka o 30%, a potem obniżyli je o 20%. Więc w tej chwili 577,5 jest moim 100% w tej chwili. To jest 100%. To jest to, do czego będę chciał się odnosić. Obniżyli o 20%, więc teraz mam 80% wartości do policzenia i to jest moje x. Czyli x to jest 80% razy 577,5 7,5 przez 100%. I teraz zobacz, skracam te procenty, skracam to i teraz to sobie wymnożę razy 8, żeby nam znowu nie wyszło 4000 i dzielę przez 10, czyli 462 zł teraz będą kosztować. 462 zł. A co jakbyśmy obniżyli tę cenę od razu o połowę? Czyli po prostu byśmy mieli połowę z wartości z 825. 825, tak jakbyśmy obniżyli 30-20, jakbyśmy je sumowali. To wtedy by kosztowało 412,5, więc jak widzisz, to nie jest to samo. To jest bardzo ważne, żebyś pamiętał, że jeżeli obniżałem najpierw o ileś, a potem jeszcze raz o ileś, to najpierw liczysz tą pierwszą wartość, a potem tą drugą wartość. Nie można sobie od razu tego zbiec. To nie robi się tego w ten sposób. No i w ten tak właśnie liczymy tą proporcją. No i to jest najłatwiejsze, bo jeżeli każą ci policzyć 10% z jakiejś liczby x, no to jest po prostu 10% razy ta liczba x. I to jest bardzo proste, ale sprawy się komplikują, powiedzmy. Kiedy mamy na przykład obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Tak to się mądrze nazywa. No i mamy takie zadanie, że za jedną akcję jakiejś tam firmy trzeba było zapłacić w zeszłym tygodniu 25 zł, a dzisiaj trzeba zapłacić o 2,45 zł więcej. O ile procent podrożały akcje? No dobra, spójrzmy. 25 zł trzeba było zapłacić tydzień temu. 25 zł trzeba było zapłacić tydzień temu. I to było nasze 100%, prawda? 100%. A dzisiaj trzeba zapłacić o 2,45 zł więcej. Czyli ile trzeba zapłacić? 25 plus 2,45. Czyli łącznie 27,45 zł kosztują teraz te akcje. No i to jest jakieś x procent, którego nie znam. Nie wiem, o ile procent jakby podrożały te akcje. No więc policzmy sobie. 27,45 razy 100%. 27,45 razy 100% dzielę przez 25, zgodnie z tą regułą, że mnożę te liczby tutaj, te znane, i dzielę przez tą, która stoi naprzeciwko x. No tutaj złote nam się oczywiście skrócą, bo wynik będzie w procentach. I teraz podzielmy sobie 27,45 podzielę przez 25 i uzyskuję wynik 1 tak tyle i mnożę to jeszcze przez 100% i mam, że to jest 109,8, coś takiego mi wyszło, że to jest, że x jest równe 109,8%, czyli w tej chwili one kosztują 109,8% wartości tych na początku, bo kosztują więcej, więc to jest więcej niż 100% tej początkowej wartości. A żeby obliczyć, o ile podrożały, no to od tego odejmuję 100, czyli to jest po prostu 109,8
minus 100, czyli podrożały o 9,8%. W ten sposób. Od tej setki sobie po prostu odejmuję, bo tutaj policzyłem właśnie jakim procentem tej pierwszej liczby jest druga liczba i ona jest 109,8% tej pierwszej liczby, no czyli sama podwyżka jest jakby 9,8%. No i to było, to jest najłatwiejsza część tego, żeby to tylko odjąć. No i teraz mamy taki punkt, wyznaczenie liczby, gdy dany jest jej procent. Czyli mam na przykład powiedziane, że po obniżce jakieś tam, nie wiem, zestaw garnków kosztował 272 zł. Obniżyli 15% i kosztował 272 zł. Już teraz kosztuje. Jest obniżone, napisali nam, że no ścinamy cenę, tak, najniższa cena, proszę Państwa, obniżyliśmy o 15% i mamy podaną cenę 272. No i zadajemy sobie pytanie, to ile kosztowały w takim razie wcześniej, skoro podrażały, potaniały o 15%, a teraz kosztują 272 zł. No to co robimy? Skoro podrożały, no to tak. W tej chwili ta cena 272 zł to nie jest 100%, bo my nie chcemy, bo my znamy wartość po obniżce, czyli znamy wartość 85% ceny, bo 100 minus 15 to jest 85. No a 100% ceny, no to jest jakiś x, którego my nie znamy i chcemy właśnie policzyć, ile kosztowały przed obniżką. Przed obniżką kosztowały tyle, a teraz kosztują tyle, 85% tej ceny. No i znowu liczę swoją starą, dobrą proporcją, 100% razy 272 złote dzielę przez 85%, te nam się znowu skracają procenty, wynikiem będzie liczba, no i sobie wyciągam kalkulator, no i liczę, że to jest 100 razy 272 podzielić przez 85, czyli przed obniżką kosztowały 320 zł te garnki. Właśnie to sobie tutaj policzyłem, 320 zł. Także w ten sposób, jakby licząc, obchodzimy wszystkie te głupie wzory z tymi, nie musimy nic pamiętać, wystarczy nam, że będziemy znali ten sposób i to jest najlepszą właśnie metodą, najszybszą moim zdaniem, jeżeli chodzi o liczenie i nie musimy zapamiętywać tych wszystkich wzorów. No i jeszcze tylko jedna rzecz, którą jakby sobie na tej lekcji dzisiejszej powiemy, to będą przedziały. Przedziały. Dzisiaj sobie powiem jeszcze o przedziałach. Co to są przedziały? Przedziały to są takie na przykład rzeczy, co pamiętamy, że mamy przedział od A do B. I jak to będziemy zaznaczać teraz graficznie, jakby taka interpretacja graficzna naszych przedziałów. Mamy różne jakby właściwości. To oznacza, że jakiś nam nasz x należy do tego, czyli te działania na wzorach. Jeżeli x należy, to oznacza należy, tak? Do przedziału A do B, to znaczy, że x jest większy od A i mniejszy od B. I co musimy teraz jakby o przedziałach wiedzieć? Jakie mamy rodzaje przedziałów? Mamy przedziały zamknięte, otwarte, jednostronnie zamknięte i jak to wygląda? Mamy tak, jeżeli jesteśmy ograniczeni jakimiś takimi przedziałami, mamy tak, przedziały domknięte. Przedziały domknięte oznaczamy takimi klamrami, takie to są nawiasy trójkątne, od A do B. I to oznacza takie domknięcie, że x jest większy lub równy a, albo mniejszy lub równy, znaczy do mniejszy lub równy b. Na osi liczbowej, tutaj jest jakaś tam oś, w tę stronę rośnie, tu jest jakieś a i tu jest b. I zaznaczamy sobie teraz przedział. Zaznaczamy takimi czarnymi kropkami, dlatego że jest domknięty i ta wartość a, zarówno a i b, należą do tego przedziału. I sobie go tak możemy zamalować. To jest A do B. I to jest właśnie interpretacja taka algebraiczna, a to jest graficzna. A teraz co, jak mamy przedziały jednostronnie domknięte? To się mówi, że są domknięte. Na przykład mamy taki przedział od A do B. I tu mamy nawias taki. To oznacza, że on jest lewostronnie domknięty. Czyli ta wartość z lewej strony należy jeszcze do przedziału, a ta z prawej już nie. To wtedy oznacza, x zapisujemy w ten sposób, że x jest większy lub równy a, to a jest również możliwą wartością dla x, jest mniejszy od b. Jest mniejszy od b, ale nie jest równy b. I to na naszym, ale krzywo, to na naszym wykresie będzie wyglądało tak, że tu mamy b, tu mamy a i to a zamalowujemy, a b oznaczamy taką pustą kropką, dlatego że to b już nie należy do naszego przedziału. I to jest cały taki przedział dla x, w ten sposób oznaczony. I taki przedział jest lewostronnie domknięty, bo jest zamknięty z lewej strony, co widać. Ok. Co jak mamy teraz przedział prawostronnie domknięty? No to sytuacja jest taka sama, tylko że w odwrotne jakby symetryczna.
tutaj jest tak domknięty, to oznacza, że od a jest x większy, a jest mniejszy lub równy b. Czyli na naszej ośce to wygląda w ten sposób. Tu jest b, tu jest a nie należy, b należy. Takie są oznaczenia w tym momencie. I to jest nasz przedział. I przedział jeszcze może być zupełnie otwarty, czyli ten, co pokazałem na początku, czyli przedział może być AB i one oba są nawiasy okrągłe tutaj mają. To oznacza, że x jest większy od a i mniejszy od b, ale żadna z tych wartości nie jest równa żadnej z tych wartości. I wtedy, gdy rysuję oś, to wygląda w ten sposób, że tu jest b, tu jest a i są obie te kropki niezamalowane, dlatego że x do nich nie należy po prostu. To już nie, one są za przedziałem. Tak to wygląda. Przedziały mogą być jeszcze nieograniczone. Co to znaczy, że są przedziały nieograniczone? Kiedy nieskończoność nam się pojawia tutaj. I mamy na przykład przedział, kiedy mówię, że x jest większy od minus 1. Kiedy x jest większy od minus 1, to oznacza, że x należy do przedziału od minus 1, otwarty, zauważ, bo nie jest równy, tylko jest większy, do, no właśnie, do ile? Do plus nieskończoności. On w nieskończoność będzie. I zawsze na nieskończoność, on nie może być równy nieskończoność, bo nieskończoność nawet nie jest liczbą, żeby był jej równy, więc zapamiętaj, że zawsze nieskończoność będzie nawiasem takim. I jak to wygląda na osi? Na osi wygląda to w ten sposób, że mamy jakieś tam minus 1 gdzieś tutaj i x są większe. O tak. Nawet nie mogę tego zamknąć nigdzie. One po prostu są większe. To są przedziały otwarte po prostu. Tak to wygląda. Przedział otwarty. I one są nieograniczone. To jest przedział nieograniczony i na dodatek otwarty. Mogą być one jednostronnie domknięte, tak samo jak wcześniej, czyli na przykład jeżeli mam, że x jest mniejsze na przykład lub równe 3, co to oznacza znowu? Że x należy do przedziału od ile? Od minus nieskończoności. No bo on jest mniejszy w nieskończoność. Zawsze będzie, wszystkie mniejsze wartości są ok. Do trójki, ale trójka już jest zamknięta, bo x do niej należy. No i na wykresie wygląda to w ten sposób, na wykresie, na osi, że tu jest gdzieś trójka, trójka należy, x jest równy 3 lub mniejszy. On jest tam mniejszy w nieskończoność, więc mamy tutaj taki przedział. No i to tak naprawdę wszystko, co o przedziałach musisz wiedzieć. Aha, no i jeszcze przedział liczb rzeczywistych możemy zapisać jako taki przedział, że to jest od minus nieskończoności do plus nieskończoności, czyli wszystkie liczby na, cała oś liczb rzeczywistych to jest od minus do plus nieskończoności. Taki przedział, taki duży przedział. No dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.